Dzień dobry, mam na imię Alan, jestem uczestnikiem projektu Wilno. Jest linia z ilości kościołów różnych wierzeń. Każda świątynia posiada swój symbol, najczęściej jest to krzyż. Wilno jest zwane miastem baroku i szczególnie świątynie rokokowe. Różniają się strojem krzyża. Wilno słynie również z jednego z, najstarszych cmentarzy w Europie, cmentarzu na Rosie. Tam szczególnie możemy spotkać charakterystyczne dla Wilna krzyże. Pokażemy, jak wykuć taki krzyż. Teraz przystępujemy do wykonania wileńskiego krzyżu. Już mamy rysowanego plana. Dlatego my mamy dwa plaskowniki. Jeden jest 40 cm, jest ten długi. Ten 20 cm. I przy tym już wykonaliśmy obręcz, a dlatego obręczu zrobiliśmy 13 promieni. Jeden promień jest 8 cm. I jeden promień idzie tylko na jedną ta kula. Tutaj ich mamy 13. Tak wygląda wykonany, już zrobiony krzyż.